W niedzielę 25 października wybieraliśmy posłów i senatorów. W wyborach do sejmu powiat kozienicki znalazł się w okręgu numer 17 obejmującym teren dawnego województwa radomskiego. W tym okręgu przewidziano 9 mandatów poselskich. Kandydatów było ponad 170, w tym ośmioro przedstawicieli ziemi kozienickiej. Jednak żaden z nich nie uzyskał mandatu poselskiego. Burmistrz Tomasz Śmietanka, który jako kandydat bezpartyjny startował z list PO, uzyskał 3824 Głosy. Roman Wysocki, były starosta startujący z listy Zjednoczonej Lewicy, uzyskał 666 głosów. Na startującego z pisu Michała Jankowskiego z Kozienic głos oddało 1747 osób, a na Lidię Ligorowską z Garbatki Letnisko 649. Krzysztof Sztuk z Kozienic, znany z zespołu French Letters, startujący z listy Korwina, uzyskał 171 głosów. Reprezentującą PSL Bronisławę Jastrzemską z brzuzy poparło 109 osób, a Ryszarda Jończyka z Miejskiej Dąbrowy 208, startującego z nowoczesnej, Michała Żaka z Samwodzia poparły 342 osoby. To jednak za mało, aby zasiadać w ławach poselskich. Według oficjalnych już danych w Sejmie reprezentować region radomski będą spisu: Marek Suski, który uzyskał ponad 36 tysięcy głosów, a następnie Andrzej Kosztowniak, Dariusz Bąk, Anna Kwiecień i Wojciech Skurkiewicz. Z Platformy Obywatelskiej Leszek Ruszczyk, który otrzymał ponad 14 tysięcy głosów i Anna Maria Białkowska. Z PSL-u Mirosław Maliszewski, a z partii Kukis Robert Mordak. W wyborach do Senatu Ziemia Kozienicka znalazła się w okręgu nr 49 wraz z powiatami Grujeckim, Białobrzeskim i Przysuskim. Tu wybór był między dwoma kandydatami Stanisławem Karczewskim z PiSu i Leszkiem Przybytniakiem z PSL-u. Według oficjalnych danych senatorem wybrany został Stanisław Karczewski, który uzyskał ponad 54 tysiące głosów. Na Leszka Przybytniaka oddano 33 954 głosy. Ci, którzy w niedzielę wybrali się do lokali wyborczych, zgodnie twierdzili, że spełniają swój obywatelski obowiązek. Chcemy zmiany w Polsce. Niestety jest taka sytuacja w tej chwili, że no, jak najbardziej, zmiany, jeszcze raz zmiany. To jest najważniejsze. A pan? Dlaczego? No, przede wszystkim zmiany. Najlepsze. No, miejmy nadzieję, że to, to, te wybory coś zmienią. Obowiązek dla ojczyzny trzeba. Później będziemy mieli pretensje, prawda, że źle wybierali. Jak zawsze się wybieram, no to żeby coś może się poprawiło w tym życiu, ale w to nie bardzo wierzę. Bo tak trzeba zobaczyć, co z tego będzie i tyle. Po prostu trzeba spełnić obowiązek obywatelski, prawda. No i no chcemy trochę jakichś zmian już, prawda, żeby tak jak obiecują, może będzie lepiej. Dlatego, że e, ludzie umierali za to, żebyśmy mogli głosować. Nie tylko dlatego. Jednak uczestnicy głosowania nie chcieli nam zdradzić, kogo, jakie ugrupowania poparli. Raczej wolałabym tajemnicę. Też. Tajemnica. tajemnica nie wolno zdradzać, bo o polityce nie ma co rozmawiać, także lepiej zachować dla siebie. Nie głosowałam na piśmie, podoba mi się to ugrupowanie, jest zbyt agresywne. A teraz popatrzmy, jak układa się poparcie dla poszczególnych komitetów wyborczych w skali kraju, okręgu nr 17 i gminy Kozienice. W kraju zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość. Kolejne miejsca zajęli Platforma, Cookies i Nowoczesna. Do sejmu wchodzi także Polskie Stronnictwo Ludowe. Jeśli chodzi o okręg numer 17, najwięcej głosów zdobyło Prawo i Sprawiedliwość. Na drugim miejscu plasowała się Platforma Obywatelska, na trzecim PSL. Kolejne miejsca zajęli Kukiz 15, Zjednoczona Lewica, Nowoczesna, Korwin i Ugrupowanie Razem. W gminie Kozienice zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość. Na drugim miejscu uplasowała się Platforma Obywatelska, a trzecie miejsce przypadło ruchowi Kukiz 15. Nowoczesna zdobyła ponad 5% głosów, Zjednoczona Lewica ponad 6%, a PSL tylko 2%. Korwin 4,5%, a Ruch Razem 3,15%. Lokale wyborcze czynne były w niedzielę od 7 do 21. Z możliwości głosowania na terenie gminy Kozienice skorzystało ponad 51% uprawnionych. Frekwencja w całym okręgu nr 17 była niższa i wyniosła 49%, a w skali całego kraju do urn poszło ponad 50% uprawnionych.